Podziękowaniem za plony rozpoczęły się dożynki powiatowe w Kalinowie. W niedzielę do tej wsi przyjechali rolnicy z całego powiatu, by odpocząć po zakończonych żniwach. Nie mogło zabraknąć symbolicznego dzielenia się chlebem. Pojednali się nawet zwaśnieni dotąd lokalni politycy. Przedstawiciele samorządu uhonorowali gości medalami za zasługi dla rolnictwa. Zdaniem jednego z wyróżnionych takie medale powinni dostać wszyscy pracujący na roli. Wiemy, że ludzie w tym gorącym czasie odpoczywają, a my musimy podołać, żeby chleb z pól zebrać i żeby po prostu nie brakowało tego chleba. Bo praca rolnika w dużej mierze uzależniona jest od pogody. A jakie były tegoroczne żniwa? Myślę, że ciężkie. Pogoda niesprzyjająca. Ciężkie do zebrania. Mimo tego rolnicy potrafili cieszyć się ze swej pracy. Symbolicznym podziękowaniem były wieńce dożynkowe wystawione do konkursu. Pomysłów na ich wykonanie było tyle, ilu wykonawców. Jury nie miało łatwego zadania. Po dokładnym obejrzeniu wszystkich najwyżej oceniło wieniec wykonany przez mieszkańców Rożyńska. Chcąc zrobić wieniec i startować, to trzeba myśleć przed żniwami. Po prostu, no, jak ostatnie są dni żniw, to jest zebrać te kłosy i złożyć je. Nagrodzony wieniec wykonywano przez 2 tygodnie. Nie ma w nim nic sztucznego. Zrobiony jest wyłącznie z kłosów zbóż oraz suszonych kwiatów. W czasie jego tworzenia wieś zintegrowała się. Jestem za tym, żeby ludzie się wiązali po prostu wszystkie wioski w grupki i po prostu coś osiągnąć, bo to jest stara tradycja, która powinna przetrwać i dla młodych pokazać, że warto to coś robić i fajne takie imprezy, żeby były. Dożynkom organizowanym przez Starostwo Powiatowe towarzyszyły wystawy rękodzieła, nietypowe promocje firm oraz to, co przyciągało ludzi najbardziej – festiwal ciast. Można było spróbować słodkości przygotowanych przez wiejskie gospodynie. Bardzo dobry, bo ciasta są pyszne, różne. No i myślę, że każdemu smakowały. I smakowało, a impreza podobała się. I chociaż na scenie zabrakło gwiazd wielkiego formatu, to dopisała pogoda.